Dzień dobry. Rzecz o biznesie. Paweł Rożyński. Zapraszam. Moim gościem jest dzisiaj pan Mateusz Pociask, partner zarządzający działem doradztwa podatkowego w EY Polska. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. W dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej publikujemy taki ranking firm doradztwa podatkowego. Państwo oczywiście zajmujecie wysokie miejsce. I chciałem pana zapytać w ogóle jakie wnioski można wysunąć z tego rankingu, o w ogóle o kondycji branży. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście udało nam się zająć pierwsze miejsce w kategorii największe przychody za 2018 rok. Gratuluję przede wszystkim zespołowi, bo to cały zespół na to pracował. A wie pan, wnioski chyba rysują się takie oczywiste. Rynek rośnie i rośnie nie bez powodu. Rośnie dlatego, że rzeczywiście w obszarze szeroko rozumianych podatków wyzwań nie brakuje. Mamy mnóstwo nowych przepisów, mamy mnóstwo zmian w istniejących ustawach i to wszystko powoduje, że przedsiębiorcy poszukują wsparcia. I słusznie, że poszukują, bo jestem przekonany, że doradcy podatkowi rzeczywiście są w stanie dzisiaj wnieść wartość. Wartość przede wszystkim polegającą na ograniczeniu ryzyka podatkowego. Pamiętamy, przez wiele lat postrzeganie zawodu doradcy podatkowego wiązało się, myślę, w pewnej szerokiej opinii, nie zawsze słusznie, ale jednak z takim nastawieniem, to jak można tego podatku zapłacić mniej, prawda? Dzisiaj ewidentnie ciężar jest przeniesiony na ograniczenie ryzyka. Tak jak powiedziałem, przy jednak mimo wszystko większej atencji ze strony organów skarbowych, przy lepszych narzędziach, którymi organy skarbowe dysponują, to ryzyko podatkowe w sposób obiektywny w moim odczuciu wzrosło. Czyli ta rola, rzeczywiście rola nowoczesnego doradcy podatkowego zdecydowanie się zmienia w tej chwili, ale czy rola takiego, mówimy o doradcach, dyrektorach podatkowych, prawda, tutaj, natomiast proszę powiedzieć, czy ten gąszcz przepisów, który mamy w tej chwili w Polsce i te częste zmiany podatkowe, czy one jakoś wpływają na nas? Czy jest to jakby sposobność bardziej, bo firmy potrzebują jednak wsparcia, żeby się tu jakoś poruszać? Czy jest to utrudnienie, bo sami macie trudniejszą robotę w pewnym sensie, tak? Tak, jak to jest właściwie? Oczywiście grzechem byłoby narzekać i absolutnie takich intencji nie mam, ale bez wątpienia te liczne zmiany i to, tak jak powiedziałem, zmiany nie tylko istniejących regulacji, ale rzeczywiście całe nowe ustawy czy nowe rozwiązania, no, na nas też nakładają rzeczywiście obowiązek ciągłego kształcenia się, prawda? Mówię na nas jako grupę doradców podatkowych, ale również, bo w pewnym sensie to bardzo, bym powiedział, podobna grupa specjalistów, którzy po stronie firm, przedsiębiorców za podatki odpowiadają. Paradoksalnie my tak bardzo od siebie się nie różnimy. I rzeczywiście to jest wyzwanie, aczkolwiek z drugiej strony ja staram się na to patrzeć pozytywnie i to, że mamy nowe obszary, też nas dopinguje do tego, żeby cały czas się dokształcać i cały czas być rzeczywiście tutaj na bieżąco. Z perspektywy roli kogoś, kto firmie odpowiada za rozliczenia podatkowe, czy szerzej za politykę podatkową, oczywiście ten świat też bardzo się zmienił, prawda? I dzisiaj weźmy dla przykładu zakres obowiązkowego raportowania podatkowego. Jak porównamy to, co dzisiaj firma, przedsiębiorstwo musi do fiskusa przekazać w postaci chociażby plików JPK, prawda, czy ostatnio prawda, wprowadzona regulacja dotycząca tak zwanego MDR, prawda, czyli schematów podatkowych i wiele, wiele, wiele innych, to powoduje rzeczywiście skala informacji, którą trzeba przygotować, opracować, a później wysłać do fiskusa jest olbrzymia dzisiaj. I to nie waham się powiedzieć, prawdopodobnie ten zakres jest jednym z największych
w Europie na pewno. A to powoduje, że musicie kolejne jakieś inwestycje poczynić, nie wiem, jakieś systemy informatyczne. Tak, zarówno my, jak i przedsiębiorcy, i tak dalej, prawda? Bo dzisiaj zawód doradcy podatkowego ma coraz mniej wspólnego z tym, z czym mieliśmy do czynienia jeszcze pewnie 10, a na pewno kilkanaście lat temu, prawda? Tu coraz mniej chodzi już o kogoś, kto rzeczywiście jest omnibusem w regulacjach i w przepisach i jest w stanie zarówno napisać dobrą opinię w aspekcie podatków pośrednich, dochodowych, prawda, cen transferowych i tak dalej, czy dobrze poprowadzić spór z fiskusem i na koniec reprezentować klienta na rozprawie w sądzie administracyjnym, to już naprawdę jest nie do zrobienia. Czyli widać taką specjalizację. Z jednej strony specjalizacja, ale z drugiej strony cały czas próba, i szczerze mówiąc, moim zdaniem tego na rynku dzisiaj najbardziej potrzeba, czyli specjalistów, którzy są w stanie przez szereg różnego rodzaju regulacji, na pozór ze sobą niezwiązanych, jednak w sposób spójny popatrzeć i przedstawić spójną rekomendację. Czyli nie tyle specjalizacja w danym podatku, ale bardziej w danych obszarach. I oczywiście do tego wszystkiego wchodzi technologia, prawda? I ja wiem, że to jest pewien slogan, o tym wszyscy mówią, prawda? Każdy się reklamuje, że teraz tą technologią, prawda, załatwi wszystkie tematy. To nie jest prawda. Znaczy, to nie jest tak, że człowiek tu nie jest potrzebny i technologia czy algorytmy są w stanie zastąpić doświadczenie, wieloletnie doświadczenie doradcy podatkowego. Ja się z tą tezą absolutnie nie zgadzam. Oczywiście technologia jest czymś, co ma wspierać doradcę podatkowego i ma wspierać dyrektora podatkowego w przedsiębiorstwie i zgadzam się, że dzisiaj bez coraz bardziej zaawansowanej technologii, włącznie w pewnym sensie z robotyką, prawda, ze sztuczną inteligencją, trudno sobie powoli wyobrazić efektywne prowadzenie spraw podatkowych spółki i efektywne doradzanie tym przedsiębiorcom. No właśnie, to znaczy pojawia się nowa technologia, tak, ale z drugiej strony mamy pewnie rosnące zapotrzebowanie na pracowników. Jak wy sobie radzicie na tym rynku, w którym właściwie wszyscy potrzebują pracowników? Tak? To jest olbrzymie wyzwanie. Wprawdzie jak popatrzymy na wyniki rankingu, my nie jesteśmy firmą, która zatrudnia najwięcej specjalistów, pomimo że osiągamy największe przychody, ale to jest właśnie dowód na to, że staramy się, myślę, dosyć właściwie i w sposób taki wyważony połączyć tą pracę człowieka z technologią i naprawdę dobrym, efektywnym systemem dostarczania usługi, prawda? Nie chcę, żeby to brzmiało w sposób taki bardzo mechaniczny, bo system dostarczenia usługi nie brzmi najlepiej, natomiast to rzeczywiście do tego się sprowadza. My bardzo dużo inwestujemy w tak zwany model tworzenia porady. Staramy się na tym poziomie być po prostu efektywnym, szukać synergii, prawda, starać się znajdować te miejsca, gdzie rzeczywiście pewna powtarzalna praca może być w pewnym sensie tworzona w sposób półautomatyczny. Ale czy to nie jest tak, że ta technologia powoli będzie wypierać nie wiem, pracowników na przykład? Czy jaka jest przyszłość w ogóle doradcy podatkowego? Bo sztuczna inteligencja już są prace, jakby efekty prac nad sztuczną inteligencją są takie, że już pewne zawody, no mówi się, że na przykład że zawód prawnika być może zniknie nawet, bo tak. Są już właściwie, można stworzyć maszynę, która będzie w stanie doradzać, tak? Jakiś oczywiście tam przyszłości, tak. Ale to już o tym się mówi. Proszę mnie wierzyć. Podatkowy. Nieustannie zadaję sobie to pytanie, jak ten zawód będzie wyglądał za kilka lat, bo oczywiście te zmiany nastąpią i absolutnie ktoś, a my na pewno jesteśmy taką firmą, która cały czas chce być w tym zakresie innowacyjna, no musimy zadawać sobie to pytanie i próbować szukać odpowiedzi na to pytanie. Wie pan co, moim zdaniem to nigdy nie będzie tak, jak już mówiłem, że jesteśmy w stanie zastąpić człowieka, prawda? Natomiast ewidentnie narzędzia, które będą wspierały pracę doradcy podatkowego, to jest nie kwestia czy, tylko kiedy to się już dzieje, prawda? Proszę mi wierzyć, my dzisiaj mamy w zespole doradztwa podatkowego stworzony zespół od AI, czyli Artificial Intelligence, prawda? Gdyby ktoś mi o tym powiedział jeszcze 2-3 lata temu, powiedziałbym, ale po co?
Dzisiaj widzę ewidentnie efekty prac tego zespołu, które naprawdę będą zmieniały to, w jaki sposób my klientom doradzamy. I to nie w kontekście efektu rozumianego jako treść porady, ale tego, w jaki sposób tworzymy tą poradę. Ale na takie inwestycje rzeczywiście w technologię, zwłaszcza na kosztowną sztuczną inteligencję, to stać jednak tych największych, tak? A co z tymi mniejszymi firmami? Ja myślę, że nie stać na takie działania. Myślę, jestem przekonany, że rynek jest bardzo pojemny. To też widać po analizie państwa rankingu, prawda, dzisiaj publikowanego, bo jest miejsce zarówno dla największych firm doradztwa podatkowego, dla tych średniej wielkości, ale również dla doradców podatkowych, którzy funkcjonują w zespołach kilkunastoosobowych. Naprawdę nie ma się co bać o konkurencję i o to, że najwięksi zdominują tych mniejszych. Czy ten rynek jakoś się będzie dzielił, tak? Znaczy, rynek od lat się dzieli i to naprawdę widać, gdyby prześledzić wyniki tego rankingu na przestrzeni ostatnich lat, to ewidentnie widać. Znaczy, wszyscy tak naprawdę to miejsce na rynku mają i jak patrzę też na kraje chociażby Europy Zachodniej, prawda, gdzie no siłą rzeczy ten rynek jest troszeczkę bardziej dojrzały i rozwinięty, to naprawdę funkcjonują tam zarówno firmy z tak zwanego Big Four, prawda, które oczywiście mają te przychody no nieporównywalnie większe niż ktokolwiek inny, ale z powodzeniem działają mniejsze kancelarie, czy te średnie wielkości. Nie widzę powodu, dlaczego w Polsce miałoby być inaczej. I szczerze mówiąc, patrząc na wyniki tych mniejszych firm, w oparciu znowu o ranking, dla każdego, tak? Są w bardzo dobrej kondycji. Nie są w bardzo dobrej kondycji. Tutaj przyszłość jakieś w ciągu najbliższych paru lat jakieś tendencji takich, na przykład prowadzących do konsolidacji. Wie pan co, na rynku doradczym generalnie przejęcia, prawda, które w wielu sektorach są takim naturalnym sposobem na generowanie wzrostu, są trudne, prawda? Tutaj mówimy jednak o branży, która jest w dalszym ciągu i to się nie zmieni, podkreślam, oparta na człowieku, na ludziach, prawda, na zespołach. Więc oczywiście my obserwujemy przejścia zespołów z jednej firmy do drugiej, natomiast dalej są to raczej sytuacje pojedyncze niż jakiś masowy ruch, także myślę, że miejsce będzie dla każdego. No tak, ale jakie bariery by pan wymienił, takie, jeśli chodzi o ten rynek, o firmy doradztwa podatkowego, ze strony państwa, ze strony rynku, na co można wskazać? Znaczy dzisiaj rzeczywiście... Co należałoby w ogóle zmienić, tak? Tak, no dzisiaj rzeczywiście stoimy przed, myślę, takim momentem jednak koniecznych nakładów inwestycyjnych w tą technologię. I to już widać. I tu oczywiście każdy na już własną skalę musi ocenić, na ile ta inwestycja jest opłacalna, na ile ona ma szansę się zwrócić i przede wszystkim w co inwestować. My oczywiście w tym zakresie no, prowadzimy nieustanne prace, analizujemy potrzeby klientów, zastanawiamy się, w jakim zakresie te rozwiązania powinniśmy zmieniać, czy wręcz tworzyć nowe, tak żeby rzeczywiście klienci byli z tego zadowoleni i realnie, żeby im pomogły w pracy. Bo tu nie chodzi o tworzenie chyba nie wiadomo jakich wizji technologii. My jesteśmy absolutnie, ja osobiście zdania, że technologia w podatkach musi być bardzo dopasowana do konkretnych potrzeb i wyzwań, prawda? I tylko wtedy ma sens. Więc w tym zakresie na pewno wyzwanie przed nami jest. Wyzwanie numer dwa, o tym pan też już wspomniał, to są jednak ludzie, prawda? Dzisiaj de facto w każdym sektorze chyba nie ma takiego sektora, gdzie to nie byłoby wyzwanie. Pracowników brakuje, prawda? I również dotyczy to szerokiego rynku firm doradztwa podatkowego. Każdy znowu na swój sposób stara się młodych ludzi zachęcić, nawet nie tyle do pracy u siebie, ale zupełnie szczerze do zainteresowania się tym zawodem, prawda? I wydaje mi się, to dalej jest ciekawy zawód, ciekawy sposób na realizowanie kariery dla młodych ludzi, niekoniecznie już dzisiaj absolwentów wydziałów prawa czy wydziałów ekonomicznych. My też obserwujemy, że rzeczywiście doświadczenie osób po chociażby studiach technicznych, politechnikach coraz bardziej nam się przydaje. I to już nie jest ktoś, kto
prawda, skończył Politechnikę i dzisiaj mówimy, no to naucz się, prawda, ustaw. Nie, rzeczywiście jego umiejętności, które nabył przez lata studiów technicznych, wykorzystujemy, naprawdę wykorzystujemy i tu też postrzegam jakby zmianę i otwarcie się tego zawodu na również talenty z innych specjalizacji. I wyzwanie, myślę, numer 3, to jest wyzwanie, które jest związane z dynamiką zmian. Natomiast ja bym nie tyle chciał się koncentrować na dynamice po stronie legislacji, ona oczywiście też w pewnym sensie jest czymś, z czym trzeba sobie poradzić, ale bardzo szybko rozwijają się przedsiębiorstwa, czyli klienci, prawda? I ich potrzeby w zakresie doradztwa podatkowego również ulegają bardzo dynamicznej zmianie, prawda? I proszę mi wierzyć, to, co kilka lat temu było rzeczywiście potrzebne i klienci jednoznacznie twierdzili, tak, tego potrzebujemy, dzisiaj już nie jest im, dzisiaj już im nie pomaga, prawda? Więc cały czas na bieżąco trzeba wymyślać nowe sposoby wsparcia i coś, co ja nazywam takim cyklem życia produktu podatkowego. Kiedyś to były nawet lata, prawda? Potem to się skróciło do jakichś tam pewnie 12 miesięcy. Dzisiaj to jest często kwartał. Po kwartale się okazuje, że to już nie jest potrzebne, są nowe rzeczy, prawda? Już wszyscy JPK składają, no to po co mówić o JPK? Już jest MDR, prawda? Schematy podatkowe, ceny transferowe w zeszłym roku, więc tak naprawdę dynamika budowania produktu podatkowego, dotarcia do rynku jest dużo większa niż historycznie i to naprawdę wiele zmienia. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Moim gościem był pan Mateusz Pociask, partner zarządzający działem doradztwa podatkowego w EY Polska. Oglądajcie nas państwo codziennie, Rzecz o Biznesie.